Gdybyście tylko mieli wiarę. Jedno z najbardziej poruszających moje serce w ostatnim czasie świadectw, które słyszałem: mama i córka, wiecie, że jest to według badań różnego typu najbardziej silna więź międzyludzka między matką i córką. Wychowywała swoją córkę. Generalnie ta mama miała bardzo daleko do Boga. Ojca nie było, odszedł gdzieś tam do jakiejś kochanki. Więc ta więź między matką i córką jeszcze bardziej się zacieśniła. Ale bardzo często jest tak, że wtedy ta więź jest dominująca, kontrolująca, manipulująca, i dziecko po prostu nie wytrzymuje tej więzi i ucieka wszędzie. Aby tylko wyjść spod tej kontrolującej matki. I jej córka, 21 lat, miała już dosyć tego wszystkiego, tej toksycznej miłości matki, miłości w cudzysłowie, oczywiście, bo to są relacje uzależniające się wzajemnie. To nie ma nic wspólnego z miłością. Uciekła z domu, wzięła pieniądze, powiedziała mamie, że ona chce teraz po prostu żyć i wyjeżdża sobie mama mówi gdzie ty chcesz jechać nie wiem po prostu przed siebie i ruszyła słuchajcie w Europę ruszyła 21-letnia dziewczyna od czasu do czasu pisała do matki matka wydzwaniała za każdym razem codziennie po dwa trzy razy gdzie jest córka po dwóch miesiącach Kontakt się urwał. Ostatni telefon był z Paryża, z Francji. I mama zaniepokojona, kiedy córka przez kolejne dni nie odbierała telefonu, potem przerażona i spanikowana, kiedy kolejne tygodnie nie odbierała telefonu, postanowiła działać na własną rękę. Na początku zgłosiła zaginięcie policji, ale policja nic nie wykazała. To wynajęła prywatnych detektywów, żeby zbadali sprawę, co się dzieje z córką. I po miesiącu czasu otrzymała wiadomość, która była jak wyrok śmierci. Córka niestety została porwana przez handlarzy. Kobietami, jest w burdelu, ślad po niej zaginął, nie ma szans na to, żeby ją odbić. Musi pani się pogodzić z tym, że już pani córki nie zobaczy. Świat jej się zawalił. Wpada w depresję, zaczęła myśleć o samobójstwie. Próbowała, tak jak ta kobieta z Ziszy Ewangelii. Pomimo wszystko szukać pomocy u człowieka. Przechodziła jedną terapię, drugą. Leki psychotropowe. Nic nie działało. Ból był potworny. I któregoś dnia szła ulicą. Wrak człowieka. Łez już nie było, bo wszystkie wypłakała. I przechodziła bok kościoła. Drzwi były otwarte. Weszła machinalnie, jak automat. Do kościoła nie chodziła już wiele, wiele, wiele lat, ale teraz weszła. I na ołtarzu stał Najświętszy sakrament. I ludzie się modlili, adorowali Jezusa. Ona nie wierzyła w ten kawałek opłatka, że tam jest jakiś Bóg. Ale po prostu tam, przy wejściu do kościoła, padła na kolana i znowu się rozpłakała. I płakała, płakała, płakała. I kiedy w końcu już wszystko wypłakała na ten dzień, wstała i Poczuła coś, czego nie czuła już od wielu, wielu tygodni. Jakiś dziwny rodzaj spokoju, jakiegoś pocieszenia. Tak jakby ktoś ją przytulił. Spojrzała jeszcze raz na ten kawałek opłatka, pokiwała głową i wyszła z kościoła. Ale na drugi dzień postanowiła to sprawdzić. Więc przyszła drugi raz i znowu sobie klęknęła tam z tyłu kościoła i patrzyła w ten kawałek opłatka. I ze zdumieniem zauważała, że coś zaczyna zmieniać się w jej sercu. Jest coraz bardziej spokojna, coraz bardziej przytulona, coraz więcej ciszy jest w niej. Pogodzenia się, akceptacji tego wszystkiego, co się dzieje. I zaczęła chodzić codziennie. I zaczęła odnajdywać coraz bardziej ten zdumiewający pokój, który płynął z tego kawałka opłatka. Córka w tym czasie została przerzucona na jedną z ulic Paryża, aby świadczyła swoje usługi w tym sektorze. Który był jej zadany, ale najbardziej zaskakujące było to, że w tym sektorze, który miała obsługiwać, naprzeciwko ulicy, na której ona stała, na pierwszym piętrze był klasztor z wieczystą adoracją i był wystawiony Pan Jezus, dzień i noc, na pierwszym piętrze. I ona stała dokładnie naprzeciwko Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Na początku tego nie zauważyła zupełnie. Po prostu przyjeżdżali klienci, robiła swoje i wracała w to miejsce. Ale od pewnego momentu ten wzrok zaczął przykuwać do najświętszego sakramentu. I wiecie. Z godziny na godzinę, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, zaczęło coś dziać się w sercu tej dziewczyny. Ona zaczęła poznawać i rozmawiać z tym, który na nią patrzył z pierwszego piętra. I to, co zaczęło ją zdumiewać, to to, że ta obecność jej nie potępia, że ta obecność ją kocha, że ta obecność ją rozumie. Że to obecność jej współczuje. Po dwóch miesiącach była w nim zakochana. Po prostu była w nim zakochana. Wiesz, wiesz że te siostry w tym klasztorze nie adorowały przez ten czas pana Jezusa tak długo jak ona, dzień i noc, stojąc w tym miejscu. I w końcu. Postanowiła zrobić coś. Najbardziej dramatycznego. czy postanowiła, że to będzie ostatni klient, którego obsłuży. I dokładnie wiedziała, że jeśli się zbuntuje, zostanie zabita w tym samym momencie. Ale była gotowa. Spotkać się z tym, w którym była już zakochana. Iść do niego z otwartymi ramionami, i podjeżdża ostatni klient. Otwierają się drzwi, zaprasza ją do środka, do samochodu, wsiadła, popatrzyła na niego. To był elegancki mężczyzna. W wieku mniej więcej 30 lat, który patrzył na nią z jakąś niesamowitą dobrocią, mówi: Nie mogłam napatrzyć się na jego oczy. Lekko się uśmiechał, ruszyliśmy i mówi do mnie, żebym sięgnęła do kieszeni w samochodzie, ponieważ tam są dokumenty. I wraca do domu. No, jak to wracam do domu? Tam masz paszport, dokumenty i pieniądze. Jedziemy na lotnisko, wsiadasz do samolotu i wracasz do domu. Bo oszołomiona. Co jak? Chciał go wypytywać, kim ty jesteś. On się tylko uśmiechał. Podjechali na lotnisko. Wysiedli razem z samochodu, on ją podprowadził do gateu. Rozmawiali, i on w pewnym momencie mówi: Zaczęłam, włożyłam rękę do kieszeni mojej torby, i chciałam go o coś zapytać. I mówi: Osłupiałam ze zdumienia, bo ten facet zniknął. W jednym momencie zniknął. Stał obok i zniknął. Mówi: Sparaliżowana stałam, nie wiedziałam, co się dzieje. Jak automat weszłam do samolotu. Wróciłam do swojego domu. Biegłam do mamy. Wchodzę do mieszkania, ale mieszkanie puste, zamknięte. Pytam sąsiadki, w sąsiadki po prostu takie oczy, gdzie jest moja mama? One mówią: Mama jest w kościele. Ona takie oczy. W kościele? Mama? Tak, w kościele. Więc pobiegła do kościoła. Kiedy weszła, zobaczyła mamę, która klęczy przed Panem Jezusem. Podbiegła do mamy. I możecie sobie dalej wyobrazić, jak wyglądało to powitanie. Okazało się, że dokładnie w tym samym dniu mama weszła pierwszy raz do kościoła na adorację, i dokładnie w tym samym dniu jej córka została postawiona w tym sektorze na jednej z ulickich paryskich ulic przed Panem Jezusem w najświętszym sakramencie. I mama się zakochiwała w Panu Panów i Królu Królów. I córka zakochiwała się w swoim Bogu. A wiecie, że jak wraca się do Niego całym sercem, to zaczyna czynić niesamowite cuda w naszym życiu. To nie koniec tej historii, ponieważ córka była już tak zakochana w swoim Jezusie, że postanowiła wstąpić do zakonu. Dzisiaj jest siostrą zakonną, która pracuje na ulicach włoskich miast, pomagając dziewczynom takim jak ona, które znalazły się na ulicy, wyjść z tych różnych sytuacji, bardzo dramatycznych często. Promieniuje miłością do Jezusa. Piękna kobieta o pięknym sercu. Jak bardzo chciałbym Wam przekazać wiarę w Jego realną obecność na najświętszym sakramencie. Gdybyście wiedzieli, kogo przyjmujecie, to ten kościół byłby tak nabity, że ludzie by nie mogli wejść. Rozumiecie? Gdybyście wiedzieli, kto jest wystawiony w najświętszym sakramencie i patrzy na Was, i ofiarowuje wam swoje serce, jak żebrak. I wyciąga swoje dłonie, żeby was przytulić. To byście zostawili te seriale w telewizji, te mecze w Lidze Mistrzów i byście biegli do Kościoła, aby być z tym, który może uczynić cuda w waszym życiu. Gdybyście tylko mieli wiarę.